Hej robaczki, witajcie na kanale Mega Dyskont w kolejnym odcinku, w którym kontynuujemy serię Graj z Izą. Tym razem wracamy do serii z gierką Hay Day, polecaną przez wielu moich kochanych widzów, w szczególności przez kanał Matematyka z Matim. Serdecznie Cię pozdrawiam i bardzo Ci dziękuję za ogrom rad i ogrom wskazówek, które od Ciebie dostałam. Z tego co pamiętam, mówiłeś mi, żebym w tym odcinku przystąpiła już do klanu Czempiony, ale nie wiem czy mogę, bo mam tylko 8 poziom. Jeśli się uda, to zaraz to sprawdzimy. Oczywiście czekam, słuchajcie, na kciuka, kciuki w górę, jeśli seria Wam się podoba. Zaczęłam od zbioru plonów i zobaczcie, mamy kolejnych gości, którzy chcą od nas kupić kukurydzę na przykład, ale nie sprzedam jej, bo ona nam się przyda. Ta pani chce kupić chlebki, więc też jej nie sprzedamy. Może uda nam się tutaj, słuchajcie, zrealizować któreś z tych zadań. Prawie, bo tutaj brakują nam 3 chlebki, 2 mamy chyba gotowe. I wrzucamy kolejny, słuchajcie, do naszego pieca. Mamy gotowy pokarm dla naszych, słuchajcie, kochanych zwierzaków. Nasze krówki są gotowe do dojenia, więc zbieramy nasze mleczko. Ta też jest gotowa do dojenia. Ale padły, słuchajcie, są głodne. A musimy, słuchajcie, je nakarmić. Ach, to na każdą krówkę aż 3 musiałam dolary poświęcić. Dobra, czas zebrać jajeczka. Nasze kurki też są głodne. Ok, wszystkie nakarmione. Tutaj mamy, słuchajcie, dużo plonów do zebrania. Tutaj mamy jakiś kolejny list do przeczytania. No jak się kilka dni nie wchodzi, to faktycznie dużo się tutaj dzieje. Tutaj wrzućmy... O, tutaj mamy śmietankę zebraną. Wrzućmy kolejną. Nasz chlebek się jeszcze piecze. Tutaj niech się przygotowuje pokarm. A, nie mamy, słuchajcie, dla krówek. To niech się robi ten dla kur. Oczywiście musimy posadzić jeszcze. Może kukurydzę. A tutaj może posadzimy pszenicę. Już się nauczyłam, słuchajcie, robić to troszkę szybciej. Dobra, teraz spróbuję poszukać miejsce, w którym mam się dodać do jakiegoś klanu. ID. A, tutaj chyba się szuka tego klanu. Tutaj na pewno. A, nie. Weszłam teraz na farmę Grega. Słuchajcie, muszę sprawdzić. Momencik. Dobra, sprawdziłam, słuchajcie, że klan nazywa się Czempiony, więc mam nadzieję, że uda mi się go tutaj poszukać. Nie, nie tutaj, nie tutaj. Muszą w jakieś reklamy. Nie. O, tutaj chyba się szuka. Nie widzę jak wpisuję i ciężko, mam nadzieję, że się nie mylę. Champion. Player not found. Dobra, tak więc Matematyka z Matim, musisz mi pomóc. Niestety, nie mogę znaleźć klanu Czempiony. Wpisywałam Czempion i Czempiony. Mam nadzieję, że robiłam to dobrze. Także jeśli masz jakieś wskazówki dla mnie, w jaki sposób mogę dołączyć do tego klanu, to oczywiście czekam na nie. Jeśli się nie uda teraz, to po prostu dołączę w następnym odcinku. No i słuchajcie, szybciutko działamy, bo mamy plony do zebrania. Zaraz zobaczymy, czy uda mi się zrealizować jakieś zamówienia. Tutaj jeszcze chwilę, do kukurydzy mamy 2 minutki. Jeszcze jeden chlebek brakuje i będziemy mogli wysłać zamówienie. A chlebek będzie gotowy za minutę i 6 sekund już teraz. Ale tutaj już rzucę kolejny do, jakby w kolejkę, do kolejnego pieczenia. Dobra.
i zobaczymy, jak tam wyglądają nasze achievements. Zobaczcie, dostaniemy fajne nagrody za realizację kolejnych zadań, czyli na przykład complete 20 truck delivers, czyli musimy 20 zleceń, zamówień zrealizować, żeby dostać 20 gwiazdek i jeden diament, albo na przykład sells good to visiting customers, czyli musimy odwiedzić gości 8 razy i dostaniemy też kolejne jakieś nagrody. Make 200 coins in sales at your roadside shop, czyli jakieś, aha, właśnie, mój sklep. Tutaj była jakaś, słuchajcie, jakieś powiadomienie i zobaczymy, czy mi się powiększyło to zadanie. Tak, widzieliście? 41 punktów mam na 200. I teraz mamy na przykład make 3000 coins in revenue from loading your riverboat. Tutaj nie mamy nic zrobione. Collect 600 jajek, wow, tutaj naprawdę trzeba mega dużo zebrać, żeby dostać jakiekolwiek punkty, ale widzę, że to już jest jakby kolejny poziom, bo w poprzednim była na pewno mniejsza ilość, którą już udało nam się zebrać i już jeden taki medal dostaliśmy. Collect 500, słuchajcie, słojów mleka, też bardzo dużo. Dobra, zobaczmy, jak tam nasz chlebek. Chlebek gotowy i dzięki temu możemy wysłać zamówienie. Pojechało. Tutaj już mamy, słuchajcie, plony do zebrania. Wsadzimy oczywiście kolejne. Zobaczymy, jak tam nasza kukurydza. O, 25 sekund, czyli zaraz będzie do zebrania. Mleczko, mleczko i śmietanka bardzo długo się robią, więc jeszcze trochę. Zobaczcie, zbieramy kolejne monety, kolejne punkty do naszego 8 levelu, czyli mamy 234 na 490. Coś mi się kojarzy, że kanał Matematyka z Matim pisał, że dołączyć do klanu mogę od 10 levelu, więc może dlatego nie mogłam go znaleźć, bo mam level 8, także zobaczymy. Nasze krówki są głodne, a ja nie mam dla nich pokarmu. Żeby mieć dla nich pokarm, potrzebuję kukurydzę i nie wiem, skąd mam wziąć te soybean. Zaraz zobaczę, słuchajcie, jak zbiorę plony, czy ja mogę je tutaj zasadzić. O, to mogę już zebrać. Dostaliśmy bonus. O, ile punktów? 244 na 490. A, tutaj muszę mieć dwa, słuchajcie, dwa diamenty. A! Dobra, następnym razem jak będę miała diamenty, to pierwsze co zrobię, to pokarm dla naszych krówek, bo ja się boję, że one mi tutaj padną, słuchajcie. Dobra, zobaczymy, jak tam kolejne zlecenia. W sumie grzanki moglibyśmy też zrobić. Kukurydzę też moglibyśmy sprzedać. Nie kukurydzę. Dobra, możemy tutaj zasadzić te wolne miejsca. Okej. Okay. Chlebek się robi na następne, wrzucimy wtedy grzanki, wrzucimy, a, wykorzystałam teraz całą kukurydzę i nie mogę wrzucić na pokarm dla naszych kurek, ale to za chwileczkę, jak ją zbiorę, to już będę mogła też wrzucić na robota. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Tutaj na przykład mamy jajka, ale nie mamy cukru. A, tą maszynę mamy tutaj. A ja go nie wrzuciłam, więc w następnym odcinku na pewno będziemy mogli też z tej trzciny cukrowej zrealizować to zamówienie. Zapomniałam w ogóle, że mamy tą maszynę już teraz nową. Tutaj mamy grzanki. Aha, tutaj się nic nie dzieje. Tutaj wysłałam to ask for help. Ja to usunę. Tutaj 20 plonów. Zbierzemy teraz tutaj 3. A nie, nie chciałam tego przesuwać. Dobra, teraz zobaczę, czy mam tam 6 na 20. Tak, jest 6 na 20, czyli po prostu brakuje mi miejsca do sadzenia tego. Ja zobaczę, czy tutaj w tym miejscu mogłabym sobie stworzyć to pole. Nie. Dobra, tutaj. Tak, mogłabym jeszcze 3, słuchajcie, miejsca sobie tutaj zorganizować. Ok, i tutaj też wtedy posadzę kukurydzę. Ach, nie chciałam kukurydzy.
tylko chciałam to. Ale dobra, nie szkodzi. W momencie, kiedy się wyprodukuje, no to, to będziemy mogli zrealizować kolejne zadanie. Jak tam nasz chlebek? O, za chwileczkę chlebek będzie gotowy, potem wrzucimy grzanki, także w następnym odcinku będziemy mogli sporo zleceń zrealizować. Dobra, kosimy nasze, słuchajcie, plony. Mamy 10 na 20. Dobra, czas robić kolejne. Za 2 minuty będą gotowe, także w następnym odcinku uda mi się na pewno zrealizować 2 zadania, bo uda mi się zrealizować grzaneczki i uda mi się zrealizować tutaj to żyto, czy też pszenicę. Także kochani moi, bądźcie ze mną koniecznie w kolejnym odcinku z kolejnymi zmaganiami z Hey Day. Czekam oczywiście też na informacje od kanału z Matim, Matematyka z Matim, czy będę mogła dołączyć do jego klanu szybciej niż level 10. Także moi kochani, miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!